Cześć, tu Asia Szczurowska z Łapkodzieło. Witam Was na kolejnym filmie, który przygotowałam dla Craftweny. Dzisiaj przygotowałam dla Was taki tak ze zdjęciem mojej córki z aktualnych wakacji. Na początku pokazałam Wam papiery, z jakich wyciąłam dwa tagi. Jeden tak jest wielkości bazy, drugi tak jest troszkę mniejszy. Są to papiery Primi Marketing, taka kolekcja bardziej wiosenna, no ale idealnie wydaje mi się, że pasuje właśnie do tego mojego zdjęcia ze względu na delikatne kolory zarówno na zdjęciu, jak i na tych papierach. Na początku tag, czyli ta baza tagowa, jak i elementy z żywicy, które miałam odlane, czy też elementy z HDF-u, pokryłam białym gesso. Pamiętajcie, żeby tak pokrywać z przodu i z tyłu, bo tył warto też jest zamalować. Następnie mniejszy tag papierowy pokrywam clear gesso, nie pokrywam tego większego z prostej przyczyny, na nim nie będzie się za dużo działo, on będzie tylko taką powiedzmy ramką w tle, więc po prostu nie musiałam go niczym zabezpieczyć. A tutaj zabezpieczyłam go clear gesso po to, że jak później będę bawiła się mediami, to żeby te media mi nie zniszczyły papieru, no i żebym mogła też lepiej się tymi mediami bawić. Wszystkie te moje elementy dzisiaj postanowiłam pokrywać farbami od Sizzixa. To są jedne z nowszych farb, które znajdziecie w sklepie. W sklepie kolorów jest więcej, ja mam tylko 4 i też będę kręciła filmik z taką ogólną, szybką recenzją tych farb. Kolory są takie właśnie delikatne, matowe, ale nie są źle napigmentowane. No, farby ogólnie mi się podobają. Zmieniłam sobie tutaj, widzicie, pędzelek. Pierw pracowałam takim szerszym, teraz wziąłam sobie cieńszy, tylko po to, żeby pomalować te brzegi. Pamiętajcie, że to, jaki pędzel się wybiera do farb, to też ma później znaczenie w tym, jak to wygląda na pracy. No i nie tylko jak to wygląda, tylko też ma to przełożenie na to, jak długo się maluje, bo jakbym wzięła jeszcze szerszy pędzel, no to szybciej bym tą powierzchnię pomalowała. Za to, jak weźmiemy za szeroki pędzel do wąskiej powierzchni, to ciężko się maluję i powstają takie, nie wiem, takie zacieki. No i tutaj widzicie, maluję całą stronę. Nie za bardzo się staram, żeby to było jakoś super ładnie pomalowane, bo to będzie po prostu z tyłu mi tam stało. Pamiętajcie, że jak macie właśnie taką stronę zamalowaną, gdzie Wam coś nie wyjdzie, coś jest nierówno położone, to wystarczy wziąć stempel, taki na przykład z tekstem i po prostu poprzybijać w różne miejsca. Wtedy nikt nie zauważy. No i tak zostawiłam do wyschnięcia, a w tym samym czasie maluję inne elementy, te z żywicy i też inne HDF-ki. I u mnie ogólnie zasada, znaczy ogólnie, nie tylko u mnie jest taka zasada, że dobrze, żeby elementy się ze sobą przeplatały. Czyli jak mam, właśnie, zobaczycie, na zdjęciu mam kolory. Jest kolor plaży, czyli taki piasku kolor, jest kolor niebieski, jest jakiś tam pewnie trochę różowego, trochę białego, więc warto by było właśnie pójść w takie kolory. No i stąd też wzięłam różowe do drzwi. No i drzwi zaplanowałam sobie tak, że na nich będzie coś leżało, później będzie na nich leżała jeszcze właśnie taka ramka, w której będzie zdjęcie, więc warto, żeby ta ramka nie była pomalowana tak samo na drzwi, jak drzwi, w sensie ten sam kolor, bo jeśli jedno by było różowe, drugie byłoby różowe, to się by po prostu zlało, a tak to będzie bardziej widoczne. I to miałam na myśli, jak Wam powiedziałam, że należy przeplatać różne rzeczy, bo przeplatamy zarówno kolorem, jak i typem, czyli jak na przykład używamy metali i kwiatków, to warto je ze sobą przeplatać, a nie robić takich skupisk jednego typu rzeczy w jednym miejscu. No chyba, że macie takie założenie do projektu, a to wszystko wiadomo, zależy od tego, jak Wam pasuje i jaką macie wizję. Staram się też te HDF-ki, czy te rzeczy odlane z żywicy, malować z obydwu stron, ale to też bez przesady, bo jak na przykład te drzwi zamierzam po prostu przykleić tak, że ich nie będzie widać w ogóle spod spodu, to nie ma sensu, żebym je pod spodem malowała. Za to jak zobaczycie zaraz skrzydła, to skrzydła już musiałam pomalować pod spodem, bo wiedziałam, że one będą wystawały. Więc jak nie jesteście pewni, gdzie coś zamierzacie umieścić i czy to będzie wystawać, czy to nie będzie wystawać, no to warto po prostu i tak na wszelki wypadek pomalować obie strony, bo łatwiej jest pomalować teraz, zanim wszystko jest przyklejone, niż później, jak już te rzeczy będą przyklejone i będzie ciężej się tam dostać, no i można sobie coś innego zachlapać. Kartki, te wycięte tagi postarzyłam. No i wybrałam sobie jeden z wosków. Ogólnie ten wosk to jest w kolorze bodajże White Gold. To jest mój ulubiony wosk do właśnie tych metalicznych, źle powiedziałam, do matowych farb. Zarówno do Impasto, jak do tych farb od Sizzixa. Uważam, to jest po prostu przepiękne połączenie.
chyba właśnie moje ulubione i dlatego tutaj też postanowiłam go użyć. Użyłam też maski od Finabar, jednej maski z napisami. No oraz teraz, jak widzicie, postarzyłam oba kartoniki, oba papiery postarzyłam przy pomocy takiego starego distress tula. No i wiadomo, wszystko muszę jakoś przykleić. Akurat pod ręką miałam soft gel, więc dlatego go użyłam, ale równie dobrze moglibyście w tym momencie użyć zwykłego kleju do papieru, bo jak klejemy papier do papieru, no to nie musi być jakiś mocniejszy klej czy jakiś specjalistyczny. Zdystansowałam, żeby lepiej było widać ten papier spod spodu. I przypięłam sobie takimi spinaczami, klamerkami, tylko po to, żeby to mi się po prostu dobrze przykleiło. No i znowu wziąłam ten sam wosk i teraz delikatnie przy pomocy palca nakładam wosk na ramkę. Dlaczego robię to przy pomocy palca? Wcześniej używałam pędzla. Chodzi o to, że jak mamy palec, no to wiadomo, nie wejdziemy tak głęboko w detale tej ramki, jakbyśmy weszli przy pomocy cienkiego pędzla. Cienkiego, czyli pędzel ma włosie, włosie są cienkie, no i one wchodzą głębiej we wszystkie zakamarki, więc dzięki temu, że nakładam przy pomocy palca, to mogę dokładniej położyć tylko na wierzch, czyli wydobyć te detale i ich nie zakrywać. I teraz sobie przypomniałam, że przecież jeszcze nie pomalowałam skrzydeł. Nie wiedziałam na tym etapie jeszcze, czy użyję te mniejsze skrzydła, czy te większe skrzydła, więc postanowiłam zamalować obie pary skrzydeł na niebiesko, a później sobie po prostu przyłożyć, które będą mi bardziej pasować. Jeśli chodzi o elementy z żywicy czy inne dodatki, których używam w projektach, to też zawsze staram się, żeby one były jakoś tam tematycznie dobrane do mojej idei danego projektu, tudzież jak jest właśnie zdjęcie, to do tego, co się na tym zdjęciu dzieje. I tak, ramka i drzwi, jak i skrzydła, no one symbolizują takie, powiedzmy, taką jakąś wolność. Te drzwi są, jakby zobaczycie z tyłu, jak będę je kleić, to będzie właśnie będą drzwi. Zdjęcie z ramką, więc wiecie, drzwi mamy za sobą, wyszliśmy gdzieś, taka jakaś wolność. No a tak mi się kojarzy po prostu ten dzień. Była paskudna pogoda, strasznie wiało, ale my i tak poszliśmy na plażę. To stąd te skrzydła. Poza tym ja uwielbiam skrzydła dodawać do projektów. Ja je chyba nawet nadużywam, ilość skrzydeł w projektach. To możecie u mnie zobaczyć. Pozostałe elementy, no to jak widać, są bardziej takie kojarzące się z morzem. No i dlatego też je tutaj użyłam, bo wiedziałam, że będą pasowały do całości opowieści. Malowanie to rzeczywiście jest taki dosyć długi proces. Później jeszcze trzeba to wysuszyć, po to, żebym znowu mogła przy pomocy palca nałożyć, wydobyć detale przy pomocy wosku. A dzięki temu, że pracuję na tej macie od Tima Holtza, to ten wosk cały czas mi tam jest i jeszcze mi nie wysychł i mogę sobie go tam po prostu stamtąd nadal nałożyć. Jakbyście, wiecie, położyli to na kartce, no to ten wosk tam w tą kartkę szybciej wniknie niż w takie szklane coś. No i teraz pokazuję Wam, jakie dodatkowe rzeczy będę używała. Zaczęłam od kwiatów i elementów papierowych, tych takich efemerów, od właśnie z tej kolekcji Watercolor Floral od Premium Marketing. Będę używała też wosków matowych, żeby tak delikatnie jeszcze wydobyć niektóre rzeczy. Rzeczy cięższe przyklejam na żel medium, na heavy body gel, za to te papier do papieru to przyklejam już przy pomocy zwykłego magika. Na początku, jakbyście widzieliście, na początku tego klejenia mojego, widzieliście, jak wzięłam papier, pędzelek i wyciągnęłam troszkę kleju, tego heavy body gelu, który mi tam wystawał spod konika morskiego. Taki zabieg można zrobić wtedy, kiedy pędzel jest mokry, ale nie taki, że kapie z niego, tylko jest po prostu wilgotny. No i dzięki temu, że wcześniej użyłam podkładu zabezpieczającego. Bo jakbyście bez Clear Gesso położyli wodny pędzel na papier, to on Wam po prostu troszkę się tam pofaluje. No i teraz już jest cały
etap z tworzeniem kompozycji. Ja kompozycję tworzę intuicyjnie. Wiem, że są różne takie techniki, jak żeby właśnie przeplatać elementy, żeby tworzyć trójkąt, żeby nie tworzyć rzeczy centralnie, tylko w jednej trzeciej, ale u mnie to nie jest tak, że biorę linijkę i wszystko odmierzam albo liczę, ile czego użyłam. Ja to już robię tak bardziej na oko, ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia treningu. Jak już się kilkadziesiąt projektów zrobi, no to już po prostu bardziej się to wszystko wyrabia i samemu się to robi. Samemu tak lepiej jest wyczuć, gdzie co powinno leżeć, ale żeby nie było, osoby doświadczone także popełniają, może nie błędy, ale ich nie wszystkie pomysły na dzień dobry się sprawdzają w rzeczywistości. Jak zobaczycie, ja tutaj będę próbowała użyć napis Summer, który jest bardzo ładnym napisem, ale niestety kompletnie był za duży do tego taga, więc go nie użyłam. Chyba nie powiedziałam, że będę używała też kwiatków papierowych, także z tej kolekcji. Niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, których kwiatków używam, ponieważ jak widzicie, kwiatki po prostu sobie leżą. One były razem w jednym miejscu i no nie wiem, które zestawy miałam. Ale podlinkuję Wam w poście link do całej tej po prostu kolekcji Watercolor Floral. Te kolekcje z pre-marketing są tak fajnie zrobione, że jak kupicie papier, to kwiaty, wszystkie kwiaty z danej linii będą pasowały do tego papieru. Jeśli podoba Wam się właśnie to takie zestawienie tych papierów z taką matową farbą, a nie macie tych farb od Sizzixa, tylko na przykład macie impasto, te takie właśnie bardziej vintage'owe kolory. Nie, to nie są vintage'owe kolory. Matko, brakuje mi słów. No ale wiecie, o jakie kolory mi chodzi, takie trochę bardziej przytłumione, to spokojnie możecie to użyć, podejrzewam, że też będzie pasować. No i widzicie, mnie tutaj przyklejam kwiatki, listki, wyciągam różne rzeczy, które właśnie miałam z tej kolekcji, albo z samych efemerków, albo wyciąłam z papieru. Ogólnie kolekcja jest przepiękna, ma cudowne kolory i mimo, że ja bardzo lubię projekty ciemne, to z tą kolekcją i tak mi się naprawdę świetnie pracuje. Więc jeśli jeszcze się zastanawialiście, czy ją wziąć, to przynajmniej w momencie, kiedy kręcę ten film, ta kolekcja jeszcze jest w sklepie. Więc ją serdecznie Wam polecam. Na tej kolekcji zresztą też mogliście zobaczyć, jak zrobiłam layout z Maszką. Znaczy ze zdjęciem Maszki oczywiście. Maszki niestety nie było przy mnie i mi nie pomagała w tym layoutie. Chociaż to mogłoby być ciekawe, taki cykl programów skrapujemy z Maszą. Co wy na to? Tak zagaduję trochę, bo jak widać mam tutaj dużo jeszcze elementów do klejenia, a już nie bardzo jest co mówić, bo po prostu teraz tylko kleję. Więc zobaczymy, kto z Was doszedł do tego momentu i to wszystko słyszał. Aha, teraz co ja kleję? Teraz ja przyklejam muszelki, które znaleźliśmy na plaży, właśnie na tych wakacjach. Udało mi się znaleźć mnóstwo, jak widzicie mam cały wielki worek malutkich, takich tyci muszelek, które po prostu idealnie tutaj pasują i wydaje mi się, że będą mi do wielu projektów pasować, właśnie ze względu na to, że są takie malutkie. Więc jak używacie kamyczków, tutaj też będę używała tych art stonesów, jako takie rozpraszacze powiedzmy w projekcie, to one też będą pasować. A i to już jest ten moment, kiedy powiedzmy zostawiłam projekt na noc, zastanowiłam się, nawet nie na noc, bo ja dość szybciej się zastanowiłam, od razu odkleiłam ten napis, że ten napis mi tam nie pasuje, no i po prostu pozbyłam się tego napisu Summer, o którym Wam opowiadałam, chociaż on jest naprawdę świetny, tylko że po prostu ten tak jest, wydaje mi się, że do niego jest za mały.
I teraz pokazywałam Wam, jakiego typu elementy będę tutaj używała. Czyli mam tak, dwa rozmiary Art Stonesów. Jedne mam z Prime, drugie mam bodajże z Cadence, ale nie wiem, czy jest jakaś różnica między firmami. Trudno mi jest powiedzieć, nigdy ich tak nie porównywałam. Dodatkowo mam piasek. Ten piasek, który teraz użyłam, to jest z mojej podróży w ogóle poślubnej. Nazbierałam wtedy sporo piasku i tak go używam do różnych projektów. Używam także takich fajnych kryształków od Nuvo, perełek od Prime i takich malutkich perełek, które mi się kojarzą z bąbelkami powietrza, które nawet nie powiem Wam, gdzie kupiłam, bo one są takie no-name. I co jest, przykładam w miejscach, które mi pasują. Tak zwracam tutaj, tu akurat zwracam uwagę na to, żeby kolory były odpowiednio wymieszane, żeby nie było tak, że w jednym miejscu mam trzy różowe, a w innym trzy zielone. No, mi się to tak, mi taka estetyka nie odpowiada, więc po prostu tego pilnowałam. O, teraz właśnie używam tych kryształków nowo. Jak widzicie, ja sobie wcześniej wszystkie te małe elementy, które teraz przyklejam, przesypałam do wieczek danych słoiczków, bo wydaje mi się, że z takiego wieczka jest po prostu łatwiej wyciągać i nakładać niż z dużego słoika. No i teraz przyklejam te moje pęcherzyki powietrza, takie bąbelki. Bardzo długo czasu się zbierałam do tego, żeby nakręcić dźwięk do tego filmu, bo film już powstał jakiś czas temu. Dźwięk nagrywam dosłownie parę dni przed datą publikacji, a to dlatego, że albo byłam przeziębiona, albo mój mąż był chory, znaczy ja nawet nie byłam przeziębiona, tylko jestem bardziej niż przeziębiona, więc nie bardzo miałam jak mówić. Teraz mój głos też już tak nie do końca domaga. Mam nadzieję, że jakoś to dociągnę do końca, ale na szczęście już się mi tutaj film kończy. No i teraz właśnie używam te woski matowe i gdzie nie, gdzie tam, gdzie właśnie miałam różowe drzwi, to daję tego różowego wosku na skrzydła, daję niebieski, tam gdzie mam rzeczy zielone, daję zielony, wrzucam też trochę w tle, a to, że wrzucam w tle, to głównie dlatego, że troszkę mi zostało wosku na papieru i szkoda go zmarnować, a on na pewno w tle tam będzie gdzieś pasował, bo w końcu to tworzy całą kompozycję i dlatego go sobie tam dokładam. Wyciągnęłam też białe gesso i bardzo delikatnie wszystko przeciągam. Dzięki temu teraz te wszystkie elementy, które tam są różne, czyli kwiatki, elementy wyciągnięte z papieru, odlewy, one będą tak troszkę uspójnione, bo wszędzie przetarłam białym gesso. No i gessem też można pochlapać. Pamiętajcie przy chlapaniu, żeby zabezpieczyć zdjęcie, chyba że chcecie, żeby miało kropki. Bardzo lubię chlapać. Pamiętam, że długo bałam się chlapania, bo efekt jest zawsze zaskakujący, ale jak już się przekonałam, to już prawie zawsze chlapię. No i tutaj widzicie projekt z bliska w takim cieplejszym świetle. Zaraz zobaczycie zdjęcia w takim bardziej naturalnym świetle, czy naturalnym, czystym świetle. Światło robi różnicę, powiem Wam szczerze. No ale to ode mnie na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się tutorial podobał. Do usłyszenia. Cześć!